Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Płodny Bigos. Witam was w takiej krótkiej relacji z simowego spotkania, które odbyło się w Warszawowie 4 października. Simowe spotkanie miało na celu pokazanie nam, udostępnienie, możliwość, cokolwiek, zagrania nam w najnowszy dodatek The Sims 4 Miejskie Życie. Także fajnie mogliśmy sobie przedpremierowo popatrzeć na dodatek, wyrobić sobie już mniej więcej taką mini opinię. No i tak jakby przekazać wam potem, czy ten dodatek jest warty swojej ceny, czy warto w niego pograć, czy jest fajnie i tak dalej. Niestety na razie w tym filmie nie mogę wam nic powiedzieć o dodatku, totalnie nic, więc z całego simowego spotkania, które teraz będę dzisiaj omawiał, wycinam wszystko, co wiem o dodatku. Tylko opowiadam wam o moich przeżyciach i tak dalej przy życiach. No ale dobra. W każdym razie impreza była w klubie level 27 na 27 piętrze wieżowca. Niestety pogoda nam średnio dopisała, bo mega, mega wiało. Ja w życiu nie byłem w mieście, gdzie tak wiało mocno, po prostu widzieliście, jaką mam fryzurę, nie? Wiecie, taki jakiś tam ten, taką lekką szopę, coś tam mam, ale po prostu jak wyszedłem z dworca i poczułem ten wiatr, to po prostu ogień, nie? Tak wiało, że po prostu ledwo można było iść chodnikiem. Mówię, no to jak wejdziemy na 27 piętro wieżowca i wyjdziemy tam na ten balkon, to w ogóle już będzie osobnie. No ale dobra, odbyło się tam spotkanie i było super, w ogóle wchodzę tam do tego klubu około 11. I takie pełno Simsów, nie? Pełno jakieś logo i tak dalej. Na ekranach wszędzie logo The Sims 4 Miejskie Życie, pełno okładek, jakichś tam bajerów, w ogóle show i tak dalej. Bo wiecie, bo my zawsze byliśmy w biurze, a w biurze było trochę mniej miejsca, a tu nagle wielki klub, wielka sala, pełno Simsów i tak dalej, no mnie szok. Ale teraz jeszcze trochę o tym, kto tam był w ogóle, bo oczywiście się rozgadałem o klubie, a nie powiedziałem, kto tam był. Także tak, głównym jakby gościem tego był producent Grant Rodiak. Grant Rodiak. Ja nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko, jak to mu dało takie trudne nazwisko do wymówienia. W każdym razie macie tutaj jego zdjęcie i macie jego podpis, więc tak, był on. Kto tam jeszcze był? Była Agnieszka Grzelak, którą możecie kojarzyć z Ja Pana Zjadam. Była oczywiście nasza kochana Zuzia Banshee, którą możecie znać z Easy Games albo z jej mega vlogów, programów i tak dalej, tych YouTube'owych. Oczywiście była nasza kochana Mary-Kate Ann, którą pewnie znacie z gameplayów i tak dalej, z odnośnie Simsów, live'ów i tak dalej. No i teraz takie chyba YouTube'owa, a nie, jeszcze z YouTube'owej sfery był Simowy Gostek, który robi filmiki Simowe, jakieś tam teledyski i tak dalej, rzeczy bajery. No i potem jestem ja, który trochę siedzi na YouTubie, trochę robi stronę Uchu Sims. No i potem już mamy typowo osoby, które są związane ze stroną, czyli mamy Karola z Dotsim, mamy potem Krzysztofa z Dotsim, mamy Radka z Sims True Life i mamy Kasiarzynę z Sims True Life i Grzegorza z Simowego Brukowca. A, jeszcze były osoby z Czech i jeszcze były dziewczyny, które wygrały konkurs na The Sims Polska. Także trochę tego było, trochę się tam działo. No i co? I wchodzimy tam do tego klubu, podpisujemy papiery. No i potem zaczyna się prezentacja producenta. Wyświetlone zostały jakby taka prezentacja odnośnie dodatku, co jest nowego i tak dalej. Producent opowiadał o tym wszystkim. Oglądaliśmy jakieś tam zwiastuny, jakieś tam feature'y, czym się kierowali, i tak dalej. No ale to wszystko będzie w późniejszych materiałach. Także potem ogrywaliśmy sobie dodatek Miejskie Życie. Mieliśmy jakiś tam obiad, w ogóle na Snapie wszystko pokazywałem. Wiem, miałem zrobić taką mega, mega relację z simowego spotkania na Snapie. Niestety zapomniałem o tym, że jest coś takiego, że nie można pokazywać wszystkiego, co jest na simowym spotkaniu. Znaczy, nie można ukazywać screenów z gry. Jakby, no bo wiecie, no bo to wszystko jest objęte jakby tajemnicą i ja o tym totalnie zapomniałem i mówię, Boże Święty, co teraz? I starałem wam się chociaż trochę pokazać na tym snapie, co tam ciekawego się wydarzyło. Także pojawił się właśnie ten nasz obiad, jakby tam jakieś tam jedzenie, to co wrzuciłem.
No i potem dostaliśmy od EA Polska opaski, które też widzieliście na snapie. Takie opaski zielone z napisem hashtag czas na granie w The Sims 4. Oraz dostaliśmy takie bluzy. I słuchajcie, ja nie wiem skąd EA Polska przewidziało, że będą nam potrzebne bluzy, bo wychodziliśmy na dwór. Na tym wieżowcu, słuchajcie, ten wiatr taki największy, wychodziliśmy na dwór i akurat wtedy się przydały te bluzy. I przeszliśmy na dwór, na taki namiot w sumie, nie wiem jak to nazwać, no tak to było, bo tam jest taki duży balkon i tam był namiot i tam właśnie w tym namiocie odbył się pokaz barmana, chyba tak, no barmana, no rzucał jakimiś tam drinkami, butelkami i tak dalej, i tak dalej. I teraz możecie sobie zobaczyć fragment, który udało mi się nagrać. No, także jak widzicie, fajne takie urozmaicenie i tak dalej, bo ostatnio chyba był na spotkajmy się chyba był barista, z tego co pamiętam, tam kawy jakieś robiliśmy i tak dalej, a teraz właśnie był pokaz barmana i tak dalej, więc to było mega fajne, mega takie pozytywne i fajnie się to oglądało, w ogóle te drinki, które tam zrobił, też były bardzo fajne i ja też sobie spróbowałem jakiegoś, też na snapie widzieliście. No i potem po tym pokazie poszliśmy znowu do środka, trochę ogrywaliśmy dodatek. No i potem zaczęła się seria wywiadów, pytań i odpowiedzi z producentem. Mogliśmy sobie trochę porozmawiać z producentem i tak dalej. W ogóle producent mega pozytywny, mega świeciło światło w jego stronę, mega słońce świeciło w jego stronę, więc pożyczył sobie od koleżanki właśnie z Czech okulary i w tych okularach takich wielkich z nami rozmawiał, więc to też w sumie super. I w międzyczasie właśnie wtedy, kiedy producent odpowiadał na nasze pytania, Banshee sobie z nami cyknęła snapa, o czym też mi pisaliście. Bo w ogóle fala wiadomości, że Bigos, jesteś na snapie u Zuzy. Wiem, nawet zrobiłem sobie screena i możecie sobie tutaj zobaczyć teraz. Tak to mniej więcej wyglądało. No i pod koniec co? Zbieranie informacji, zbieranie screenów i tak dalej. W ogóle okazało się, że nikt z nas nie ma pendrive'a przy sobie, żeby zgrać sobie te screeny, które robiliśmy. No ale na szczęście EA Polska stanęło na wysokości zadania i takie swoje prywatne pendrive'y nam dało, więc w ogóle mega super. Bo to, wiecie, no to jest niby taki mały gest, ale no kurczę, no mogli nam nie dać tych pendrive'ów, więc to jest mega, mega miłe i fajne. To całe spotkanie mi mega szybko zleciało, w ogóle nie wiem kiedy. Bo wiecie, to jest takie fajne, pozytywne spotkanie się z ludźmi, którzy mają taką samą pasję i zainteresowanie jak ty. W ogóle ktoś mi też napisał na snapie chyba, albo na fanpage'u, że
Ło, Bigos, jak ty w ogóle z Mary i tak dalej. Słuchajcie, Mary ma trochę inne zdanie niż ja na temat Simsów 4, ale mamy ten sam temat. To jest takie fantastyczne. Ja się z Mary mega dobrze dogaduję. I my w ogóle mniej więcej koło siebie tak siedzieliśmy, więc w ogóle super i awesome najlepiej. I jest taka mega pozytywna energia na tym Simsowym spotkaniu. Jest to mega fajnie zorganizowane. I mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni pokaz, tak jak było ostatnio właśnie mówiłem, że też mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni pokaz. Także tak, są zdjęcia, są fajne wspomnienia, powymienialiśmy się doświadczeniami i tak dalej, więc to jest w ogóle awesome. I ja bym bardzo chciał podziękować EA Polska ponownie za to, że zaprosiła mnie na takie spotkanie i że miałem możliwość w ogóle pogrywać z, miałem możliwość pogrywać z najnowszym dodatkiem oczywiście. W momencie, kiedy kończy się embargo na informacje o dodatku, pojawią się filmy. Także co, no to tyle z całego simowego spotkania. O, właśnie, jeszcze po simowym spotkaniu mega pozytywna rzecz, bo Karol nas zaprosił na takie symboliczne piwko do siebie do domu i razem ja, simowy gostek, Radek i Karol, poszliśmy sobie na piwko, to też właśnie wstawiłem sobie na snapa, więc super i też mega pozytywnie, bo pomimo, że cały dzień spędziliśmy na temat Simsów, to jeszcze potem w podwieczór sobie rozmawialiśmy na temat tej gry. Ja bardzo wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego długiego audiologa. Jeszcze z takich informacji parafialnych, to zakończyliśmy konkurs z młotką, jeżeli chcecie to film wcześniej jest, są wyniki. Z racji tego, że nie mogliśmy się z młotką zdecydować, kto ma wygrać, także wygrały dwie osoby, jest jedno wyróżnienie. Na Uchu Sims cały czas trwa nabór na redaktorów. Słuchajcie, szukamy redaktora, który by pisał newsy i tak dalej na Uchu Sims, więc jeżeli masz ochotę pisać o Simsach, o nowościach Simsach, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Na Uchu Sims znajduje się specjalna zakładka Dołącz do nas, tam wypełniacie formularz. Drzwi są otwarte, Uchu Sims jakby jest otwarte na nowe osoby. Przyjmujemy. Jeżeli ktoś ma konkretny pomysł, chce rzeczywiście robić i fajnie to robi i przedstawi nam to, to praktycznie od razu z marsza jest przyjmowany. Także tak by to wyglądało z Uchu Sims i to chyba na tyle. Także ja wam dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach odnośnie simowego spotkania. Także trzymajcie się i na razie, cześć!